wymalowanie nowego przejścia dla pieszych na ulicy Portowej w okolic targowiska miejskiego pod mostem, gdyż w okresie letnim przyjeżdża tam tak dużo samochodów, że nie ma możliwości parkowania na ulicy Wiślanej, Kępowej i po prostu kierowcy zostawiają swoje samochody pod mostem. Nie ma to możliwości przejścia kierowcy na gminie Ławy Przepisy przechodząc w okolicy mostu. Tam jest ostry zakręt, nie widać pieszych, kierowcy często ostro muszą tam hamować. Dlatego proszę właśnie o wykonanie przejścia w tym miejscu. Proponuję, by chociaż teraz przed tym sezonem wymalować, a w przyszłym roku budżetowym obniżyć krawężnik. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę. Jest to miejsce niewidoczne, więc w takich miejscach się nie wyznacza przejść dla pieszych, no bo to stwarza realne zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Po drugiej stronie też nie ma chodnika, więc my przeanalizujemy na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i odpowiedź przekażemy pisemnie. Znaczy przy bramie wjazdowej na targowisko jest już równy odcinek i to miejsce jest doskonale widoczne, więc w okolicy wjazdu na targowisko. To znaczy, no musimy przeanalizować sprawę, bo tam są też bariery bezpieczeństwa i ich nie możemy w dowolnym miejscu sobie przerywać, ponieważ to jest obliczane na odpowiednią długość taka bariera, więc to nie jest tak wcale łatwe, ale Komisja Bezpieczeństwa sprawdzi to. Znaczy, jeżeli to przejście nie powstanie, to na pewno będą piesi właściwie, tak? Też w dalszym ciągu będą łamać przepisy. Być może kiedyś dojdzie tam do tragedii. Kiedyś pan prezydent wnioskował o udostępnienie mostu dla rowerzystów. Przy okazji tego przejścia dla pieszych można by tam również budować wzdłuż pasów drogę dla rowerów, która w przyszłości umożliwiłaby przejazd przez most. Nie wiem, na jakim etapie tam są prowadzone prace. Czy uda się w ogóle przejechać rowerem po stronie linii kolejowej? Nieszczęsne wydarzenie, kiedy zmarł pieszy potrącony przez rowerzystę. I wtedy poprosiłem pana prezydenta, żeby zwrócił się do zarządcy mostu, czyli do PKP Polskich Linii Kolejowych, z zapytaniem, czy chodnik południowy na moście można przeznaczyć tylko i wyłącznie na ścieżkę rowerową. Otóż nie, ponieważ jest to droga techniczna dla Polskich Kolei Państwowych i nie Kolei Państwowych.